Dzień dobry, nazywam się Aleksander Charycki, znajdujemy się w Akademii Medycyny Regeneracyjnej w Siobolicach i chciałbym Państwu przedstawić tutaj naszych kuracjuszek, które ukończyły u nas terapię, chcieliby się podzielić swoim doświadczeniem, przekazać swoje doświadczenie Państwu, naszym widzom, którzy nas oglądają, którzy może szukają podobnej pomocy, tak jak Państwo do nas trafili. Proszę. Może zacznę od tego, że mam na imię Grażyna i mam 54 lata, tak? Mhm. Moje problemy... No spokojnie. Moje problemy ze zdrowiem to zaczęły się jakieś 5 lat temu. Razem z menopauzą. No i oczywiście wzdęcia różnego rodzaju, gazy, nie mogłam nic jeść i tak dalej, i tak dalej. No i stwierdziłam, że coś jest nie tak, więc muszę coś z tym zrobić. Więc bardzo dużo informacji, których znalazłam w internecie, próbowałam sobie, tak? Czyli które? Może Pani parę wymienię na przykład, które Pani... Dietę na przykład wegetariańską, tak jak moja córka. Próbowałam jeść warzywa gotowane i tak dalej, więc to, że tak powiem, dało taki rezultat, że nie czułam tych, że tak powiem, wzdęć i tak dalej, więc czułam się troszkę lepiej. Natomiast nie zauważyłam, że poprawy jakiejś tam większej nie ma, tak? No i sobie myślę, że jednak coś robię nie tak. I stwierdziłam, że znowu zmienię to i znowu na inną dietę. No i stwierdziłam znowu, że teraz to będę robiła o jakąś tam dietę, która on ma chyba na imię Mariusz, poleca jakąś surową dietę. No ale po paru miesiącach stwierdziłam, że to też nie to, bo to też nie dawało mi, czułam podświadomie, że nie dawało mi to tego, no nie czułam, że to mi pomaga na 100% po prostu. Czyli tak mówimy, załoga za problem, czyli nie ma wzdęć, nie ma trudności, ale niestety jak Pani wraca do jakiegoś normalnego jedzenia znowu, to są ten sam problem nawraca. I organizm się nie odbudowuje niestety. Tak. To tylko zahamowuje, że tak powiem. Mm-hmm. Natomiast nie widać rezultatu poprawy jakiejkolwiek. Tak. No i stwierdziłam, że dowiedziałam się, oczywiście zobaczyłam, szczerze mówiąc, to zobaczyłam pana ojca gdzieś tam w internecie. Tak. I to, co on opowiadał, mnie przekonało i bardzo chciałam tu przyjechać, mi intuicja tak kazała. No i właśnie, co w filmiku Pani zobaczyło? Tak naprawdę, że mój ojciec proponuje naszą metodę tak naprawdę bez żadnych diet, tak? Nie powiedział, że trzeba ograniczyć jedno, czy drugie, czy trzecie. Nigdzie takiego tak naprawdę nie ma, bo w dobie dzisiejszej internetu wszyscy polecają zdrowsze odżywianie, czyli tak naprawdę ograniczyć pewne składniki, które są szkodliwe. Tak. A tutaj zupełnie czegoś innego nauczyliście się. Czego? Nauczyliśmy się przede wszystkim tego, że organizm musi się odbudować i musi wzmocnić się. Tak? System logiczny trzeba podbudować. Trzeba, też. Dokładnie. Trzeba też oczyścić cały organizm, żeby on zaczął normalnie funkcjonować. To jest bardzo ważne dla mnie, ja w to wierzę. Wiem, że to działa. Po prostu tak mi mówi moja intuicja. I to jeszcze przy tych problemach zawsze trawiennych jest problem na pewno z florą bakteryjną, tak? Czyli brakuje tych dobrych bakterii, które przetwarzają te wszystkie produkty, które spożywamy, a ludzie, którzy jeszcze ograniczają ten sposób, czy albo nie jedzą mięsa, albo nie jedzą inne składniki, to te bakterie tak naprawdę jeszcze bardziej giną i ich w ogóle brak. I powiedzmy, wtedy wprowadzamy sobie jedzenie w trakcie, kiedy my jemy coś, no to niestety ono wszystko idzie do toalety i organizm szwankuje, bo nie wie, jak się z tym zareagować. Tak? To jest tak samo, jak ludzie jeżdżą, dlaczego jeżdżą na przykład do innych krajów, na przykład jak Egipt, tam jest inne wyżywienie, inna woda, inne bakterie i ludzie mają często tam problem, bóle brzucha lub biegunki i tak dalej, bo tam są inne zupełnie bakterie. Wygląda na przykład kotlet jest taki sam, ale to będzie zupełnie inne, bo jest zupełnie inna woda, zupełnie inne mięso i ludzie tam często mają problemy trawienne, nie? Tak samo jak tutaj ludzie w naszych tutaj teraz środowisku pójdą do sklepu, kupią, czasami też może coś im zaszkodzić, bo może być produkt z innego kraju i też nie zasmakuje na przykład, nie? Albo trawienie nie przejdzie. Dokładnie. Także to, co się tu nauczyłam, jest to dla mnie bardzo cenne. Dziękuję. Ja mam na imię Monika. I przyjechałam tutaj z problemami żołądka. Próbowałam różnych diet, wegetariańskiej, wegańskiej. I moja mama zarekomendowała mi to miejsce. Stwierdziła, że tutaj jest miejsce, gdzie mogę nauczyć się różnych sposobów, aby pomóc sobie w swoim zdrowiu. No, jest bardzo intensywnie tutaj. Dużo masaży, dużo różnych kuracji. Czego się na pewno nie spodziewałam.
od godziny 9 rano, 7. Od 7 rano? Od 7 rano, tak. Gdzie musiałam wstać o 6 na śniadanie. Do godzin wieczornych, 8 wieczorem są zajęcia i no i właśnie dzisiaj jest mój 6 dzień takiej kuracji. No, dzisiaj czuję się bardzo dobrze. Czyli w dobie tej dzisiejszej informacji dużo polecania przy problemach, jakieś tam detoksykacje czy ograniczenie tych diet różnego typu i według Pani co niestety nie do końca zawsze pomaga, nie rozwiązują problemu. Czy rozwiązują problem, jak w Pani przypadku? No jest to trudne, ponieważ jest bardzo dużo informacji w internecie, bardzo dużo ludzi poleca różne rzeczy. Natomiast każdy ma inny problem zdrowotny. Niektórzy mają problemy jednej natury, inni mają innej natury, więc to trzeba do siebie dobrać. Natomiast tutaj jest dużo pracy z wątrobą, dużo pracy z jelitami, więc coś, co na pewno pomaga w dobie dzisiejszego jedzenia. No tak, bo my jemy pomimo, że możemy kupić ekologiczny produkt czy nieekologiczny produkt. Niestety nie wiemy do końca, czy to on jest faktycznie tak jest, bo producenci często oszukują, dlatego trzeba się przygotować na to, że jemy niestety nie do końca zdrowe żywność. Diety tylko niestety troszkę załagadzają te nasze objawy, czyli które próbujemy ograniczyć i wyżywieniem, ale nie rozwiązują problemu, tak? Czyli przede wszystkim trzeba zacząć od oczyszczania kompleksowego organizmu i profilaktycznie to systematycznie robić. Tak, na pewno będę tutaj w domu próbować powtarzać rzeczy, których się tutaj nauczyłam. No przede wszystkim będę starać się wchodzić do zimnej wody. To było najtrudniejsze tutaj. No faktycznie 90% osób zawsze mają z tym oporę, ale później już coraz bardziej lubią po terapii i już mogą w domu praktykować. Po 3 dniach cała się zamoczyłam. Po 2 dniach, w 2 dniu dopiero zamoczyłam się cała, w 3 dniu już zamoczyłam się 3 razy cała, ale no w 1 dzień było szok. Szok, tak. To się cieszę bardzo. Coś może jeszcze by Państwo chcieliby dodać, nie wiem, osobom, którzy oglądają nas, nie wiem, czegoś na przykład szukają, na przykład jak Państwo mają problem, czyli już powiedzieliśmy, że diety niestety nie pomagają, tak? Dla mnie uważam, że nie. Dobrze, czyli... To ja mogę powiedzieć tylko jedno. Że no, zdrowie jest bardzo ważne, najważniejsze. Tak, tak. Nie każdy w dobie dzisiejszej docenia swoje zdrowie, bo ludzie niestety biorą te tabletki, kupują przeciwbólowe albo coś innego. W ten sposób myślę, odciągają tą drogę jednak do sobie do naprawienia zdrowia, tak? A jeżeli poprawimy swoje zdrowie, to jakość naszego życia też się poprawia. Ludzie tego nie doceniają niestety, tak? Tak. No ale każdy musi podjąć decyzję sam i dojść do tego. I przekonać się, że jednak no, warto być zdrowym. Oczywiście. Szczęście zależy też od... I Państwa właśnie to zachęcamy, żeby Państwo też nie powiedzmy, jak szukają Państwo jakiejś pomocy, bo oczywiście możecie sprawdzić inne metody. Każdy ma swój wybór, ale niestety nie zawsze to pomaga. Dlatego serdecznie polecamy wykonywać profilaktykę oczyszczającą. My tego tutaj też w naszym ośrodku uczymy. Ludzie tutaj przyjeżdżają, uzyskują tę pomoc. I serdecznie Państwa zapraszamy albo tutaj do nas, do Polski, a oczywiście też do mojego ojca w Rosji. Też jest drugi ośrodek. Na naszej stronie medycynaludowa.com jest adres, wszystkie kontakty, więc serdecznie polecamy. Dziękuję za uwagę i Państwu również dziękuję za Waszą opinię, więc widzimy się kolejny raz na naszym kanale.